Niskie temperatury, które jeszcze kilka dni temu osiągały nawet 30 stopni poniżej zera, dają się we znaki nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Od ponad tygodnia w okolicach kanałku przy ulicy Pałacowej w Legionowie koczuje kilkaset kaczek. Głodne ptactwo wziął pod opiekę Zenon Chojnacki, powiatowy koordynator do spraw łowiectwa i gospodarki leśnej. Karmimy dwa razy dziennie, rano i wieczorem, kukurydzą i pszenicą. I uważam, że to jest wystarczający zasięg energetyczny dla tych kaczek i dla ptactwa bytującego nad tą wodą. Dokarmianie kaczek przy tak niskich temperaturach jest ważne, ponieważ każdy przelot w miejsce żerowania kosztuje je zbyt dużo energii, której nie są w stanie zrekompensować niewielką ilością pożywienia, które tam znajdą. A pokarmu jest mało, bo znaczna część zbiorników wodnych w najbliższej okolicy Legionowa jest ciągle jeszcze skuta lodem. W akcję dokarmiania ponad 200 kaczek włączył się także Urząd Miasta, który uznał je za jedną z legionowskich atrakcji. Tutaj jest apel do Państwa, jeżeli chcecie dokarmiać kaczki, to pieczywo nie jest najlepszą opcją, ponieważ pieczywo pęcznieje im w żołądkach i może im zaszkodzić. Najlepsze są naturalne zboża, właśnie pszenica, żyto, ewentualnie kukurydza. Przedstawiciele władz miasta apelują do mieszkańców o jeszcze jedną rzecz. Kaczek jest naprawdę dużo, wyglądają one cudownie, szczególnie w słoneczne dni, także zachęcamy do spacerów, zachęcamy do odwiedzania tego miejsca, natomiast prosimy, żeby nie podchodzić zbyt blisko, szczególnie z psami, ponieważ one się po prostu boją. Dokarmianie kaczek jest współfinansowane przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe.